czy dzisiaj będzie śmiesznie. Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym robimy śmieszne memy. Cześć Tomek. Dzień dobry. Witamy cię serdecznie. No musieliśmy wziąć tutaj specjalistę. Od śmiesznych memów. Tak, ja słyszałem Tomek, że ty masz długą historię z prawem memów. Wprowadzenie Overwatcha sezon pierwszy, sezon drugi, kilka odcinków sezonu trzeciego. Jeden. Ostatnio to całe zatrzęsienie tego odcinku. Tak, dokładnie tak. Ale mieliśmy też jeden odcinek wspólny, gdzie oglądaliśmy jakieś na Mniej Więcej odcinki. Też z tobą razem memy. Tak było. Haha, memy. Chyba na dealówkę cię wzięliśmy w ogóle. Wzięliście, to prawda. Zawsze dobrze, że ktoś coś kumpla. Ale opłaciłeś się pieniądze za nadobne w przyszłości, to prawda, co nie? Zdecydowanie. A zapewne, że dzisiaj tu siedzimy, co nie? Tak, czasami zdarza, a w ogóle... co? Że to jest Instagram w ogóle, wiesz, zapomniałeś o nim. Ten Instagram M-Więcej, tak, który możecie sobie wejść i możecie sobie kliknąć. Ej, bo u was jest tak, że wygracie longiem i nie ma cięcia. Jestem tak strasznie odzwyczajony od tego. Bo jestem przyzwyczajony, że jak się zakręcę, to robię sobie pauzę i tak... Dobra, Arek, to przetniesz tu, zrób tak, ale żeby było śmiesznie. Ale jest scenariusz napisany. Dobrze, ale to idziemy do przedstawienia zasad. Przedstawienie zasad. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie reagować, czyli to, co Tomek robi zawodowo, ty to jesteś prawda, to lepszy niż to jest bardzo dobre, bo jakby wtedy nie musisz za dużo wkładać od siebie, wystarczy, że sobie oglądasz. A jeżeli masz śmiesznie, to w ogóle wystarczy mówić jakieś słowa i montażysta z tego zrobi, że będzie śmiesznie. Że będzie śmiesznie na przykład. Nawet nie musisz być śmieszny, oni nawet tego nie sprawdzają. Arek mówi, że jak ogląda, mówi 3 sekundy, dzisiaj dzieje cyk. Trzeba dośmieszniania, tak, jakieś paterny. Ludzie kochają taki montaż. Może zróbmy taki montaż, słuchajcie, na ten odcinek. Słuchajcie, generalnie im jest więcej efektów na odcinku, to oznacza, że tym była nudniejsza surówka po prostu. Tym, bo montażysta jest bardziej zaawansowany i... Tak. I sumienny w swojej pracy. Dokładnie. I z dobrym pracownikiem po prostu. Dobrze, to poprosimy Hubi pierwsze memy. Podoba mi się, że tak... zablurowane, tak, tak, tak. Symbolicznie białe kółeczko samo. Dużo było historycznych memów. Patrzcie chłopaki, jeszcze jest czerwone, widzisz fragment, który Rosja zajęła. Tak. Jest fragment, który Rzesza Niemiecka zajęła. I jeszcze Mandzio jest towarzysz Mandzio i Herr Ignacy. Ale ta czapka jest bardzo ładnie nałożona tak w ogóle, bez śmianki. Wreszcie dobry Photoshop, to się szanuje dobre Photoshop. Tak. Brawo hajsu, udało wam się. Tak. Nie każdy niemiecki żołnierz musi mieć wąsek. Przepraszam chłopaki, to nie jest hajsów, nie ma tutaj tego znaku wodnego. Nie ma blizny. Nie ma blizny. Bo jakbyś się uparł, to wygląda jak Feniks. Troszeczkę jak namalujesz, tak ten. Mandzia, wiesz, jaki to jest grupki mem? To z mojej chyba, to z bardzo fajnej grupy Mandzia. To jest bardzo fajna grupa Mandzia. W ogóle zapraszamy, możecie sobie wbijać. Również zapraszam. Śmieszne meme, jakie są śmieszniejsze meme? Czy będą śmieszniejsze? O, albo wiesz, co nic ci nie powiem, ty na pao, znasz żyję dla gangu, ty na pao. Nie znam referencji. A to jest do BDS. Opowieści z Doliny Smoków, tak jest, tam był cytat rozmowy policjanta z przestępcą. Puść ten, puść oryginał Mandziowi. I policjant mówi do przestępcy, mów kur... albo nie wyjdziesz, a przestępca, z racji, że jest takim ulicznikiem, mówi, nic ci nie powiem, ty na pao. Mów kur... albo nie wyjdziesz. Nic ci nie powiem, ty na pao. Naprawdę chcesz zmarnować życie? Żyję dla gangu, ty na pao! To tak jak widzimy, że duch polskiego rapu na tym planie jest bardzo... Przypominamy kolega Ignacy. Powiem tak, spodziewałem się czegoś dużo gorszego, ale nie jestem źle zaskoczony. Nie jestem źle zaskoczony, jestem ładnie zaskoczony, jak to zostało nagrane i w ogóle pomysłem na to. Ale w tym momencie... Ty masz bliznę, Mandziu, powiem ci tak, daję 2,6 razy 6 na 36 skalę tego mema. Skali mema. Dobra, fair enough, poprosimy dalej. Komandorze, zasoby memów na tej planecie są ogromne. Ogromne. Ogromne, przepraszam. Skąd wiedziałeś, że akurat ta planeta będzie idealna? Kiedy ją ujrzałem, po prostu wiedziałem, że to ta. Planeta. Ale słuchajcie, teraz będą dobre memy, teraz będą memuszki z Mniej Więcej, to teraz Tomek będzie miał normalnie kontent na Overwatch. Wreszcie. To nie jest tak, że Tomek tego tutaj nie robi zaczął pracować tutaj z nami nad Mniej Więcej dlatego, że on lubi program. Nie, po prostu potrzebowałem kontent memów. Się skończył, tak. Co nie? Ale część osób w komentarzach już pisało taką teorię, że producent Tomasz Działowy i potem rozkminiali, że bo mając Mniej Więcej jest nieograniczony kontent na Overka, ale można Overka kręcić mobilne, możecie go tak. Ogleni wyzywać, ale jaki inny twórca wznowił martwy program po to, żeby mieć więcej memów na swojej grupie. Wskażcie mi tak pracowitego twórcy na polskim YouTube. Radek Kotarski. Gdzie Radek Kotarski? Gargamel. Dobrze, tak mówią. This is brilliant, but I like this. Akurat swoją drogą szkoda, że oni uciekli teraz na tego, na Amazon Prime, oni uciekli z Grand Tourem. Ale tam była jakaś ścinka z BBC, jeżeli chodzi o Top Gear. Czy wy nawet nie wiecie, to co? To jest to o piłce nożnej. Tak, to słynne. Tak.
Dobrze, chciałem zrobić referencję. Tak, dokręcają śruby, wiesz, Top Gear. Dokręcenie śruby musi polecieć. No. Albo to jest takie dla... O, śmieszne, bo to ten prezydent. Ale na tym kolory włosów dobrze dopasowane, co nie? Ej, to prawda. Ej, ale... Masa również. Przykre jest, że Kim Jong-un ma mniejsze zakola niż ja. No zobacz, mam mniejsze. Jest idealny, no to... No, z drugiej strony ty, no, jesteś przywódcą kraju, ja nie jestem, no to może miał operację włosów. Pewnie tak. Co, nie? Mi się podobało, że co? No. Ja to mam takie, no. No. Widząc to logo, wiesz, że zapowiada się świetny film. Bardzo ładny. Jak w pierwszym sezonie mniej więcej, co nie? Tak. Taką mieliśmy wtedy nutę właśnie. No teraz jest fenomenalne intro, prawda? Teraz jest fenomenalne intro. Tak, stworzone A właśnie, to chcieliśmy powiedzieć. Już mówiliśmy o tym. Ale nie mówiliśmy. Mówimy o tym w przyszłości. W przyszłości o tym mówimy, więc teraz powiedzmy, bo teraz jest teraźniejsze. Dobra, teraz powiedzmy, że słuchajcie, intro zrobił w ogóle Łukasz! Samoń. To właśnie on zrobił wielkie brawo dla niego. Nie. Dziękuję. Dawid Blachura, Jach Ostry. Jach Ostry, który kiedyś robił remiksy dla Isamu, teraz robi remiksy intra, więc chcieliśmy zrobić wielkie brawa dla niego teraz, bo jest super. Brawo. Piękne intro, więc jeżeli wam się podoba, to możecie napisać u niego Jacha na kanale. Jachu, ale super intro do MW. Dziękujemy ci, Dawidzie. Tak możecie mu napisać. I po miesiącu Dawid się wkurzy, ej, dlaczego nikt nie komentuje mojego filmu, tylko każdy mi o tym inszy cały czas pisze. No właśnie. 20 lat później. Dobrze, to może być dalej? Przypominasz sobie, że mieszkasz sam. Czemu ja taki głupi mi robiłem? Taki w ogóle zgarbiony siedziałem cały ten odcinek. Wystarczy tylko żyć w nowoczesnym kraju, w nowoczesnym państwie albo w nowoczesnym domostwie, gdzie nie masz już deski klozetowej, tylko masz deskę klozetową, która jest podgrzewana, ma w sobie bidet i w ogóle... I zawsze jest wygrzana. I zawsze jest wygrzana, dlatego że... do siebie? Tak. Co ale ty mówisz? Ty jaki Google? To nie jest podgrzewana deska. A masz takie w toalecie, że samo cię podmywa? Tak. Jezus, moja technologia. Witamy 2020 rok, a my co? Nadal lata 90? Potrafimy czyścić, kurde, ręce, dezynfekować po prostu, wiesz, po 400 razy, tak. Ale jakoś uważamy, że kawałek papieru to jest w ogóle wystarczające. To jest w ogóle wystarczające. To jest w ogóle super, nie? Nie, powiem tak, że jedna podróż do miejsca, gdzie masz taką technologię, to masz, wracasz do domu i... Niby w domu jest najlepiej. Polska kraj trzeciego świata, nie ma podgrzewanych desek. Nie, to większy świata. A, to sorry. Co większy świata w sumie. No, dobra, okej, okay. Idźmy dalej. Mniej więcej wracają. Hajsownicy, happiness. A to był Mandzia dobrze. Jeszcze bardzo ładny kadr. Bardzo ładny kadr, jak Mandzia wstał. Jeszcze świeczki. W ogóle tutaj bardzo dziękowaliśmy ochronie budynku, bo pozwolili nam zakryć czujki pożarowe. Tak. Na tak. Czas kręcenia tego odcinka. Tak, to jest boring, ty dystopia. Dziękujemy, że mogliśmy zakryć czujki pożarowe. Otóż to, więc pamiętajcie, żeby móc złamać zasady. Boring dystopia. I mogliśmy to jeszcze się, nie wiem, spalić czy udusić. Specjalnie dziękujemy wam. W ogóle jest bardzo miła reakcja na wszystko, na wszystkie te bardzo dużo tych memów jest powiedzmy. Bardzo wholesome, bardzo dużo jest miłych reakcji, bardzo dużo fajnych reakcji. Ile? Prawie 6 kafli komentarzy chyba na dzień dzisiejszy, jedynka super, na czasie, 24 wracamy, godziny, tak. Najbardziej wracają, mi się podoba, jak my o zakończeniu mniej więcej, no wypaliliśmy się z pomysłu, my podczas kręcenia tego, no oprócz tego, że wypaliliśmy się z pomysłu, też źle zarządzaliśmy tym projektem, wszyscy w komentarzach. Wrócili tak na kasy. Na miarę wyświetlenia na masakrze się nie zgadzają. Coś trochę się nie zgadza tak, tutaj. Tak, ale to była bardzo, to była super mała mniejszość, a znacząca większość tutaj to przywitała nas tak cieplutko, że naprawdę nie spodziewaliśmy się. Super. Mamy tutaj, mogłem się po nią pójść, mamy tutaj tablicę. Tablicę, gdzie, jak zgadywaliśmy. Tak, i mamy tutaj. Nam ją. Weźcie, dajcie nam tablicę. Mamy specjalną tablicę, gdzie przy właśnie wrzuceniu pierwszego odcinka zgadywaliśmy, ile będzie wyświetleń do północy, ile będzie wyświetleń w pierwszą godzinę. No możecie dzień. Zobaczyć, jak się nie spodziewaliśmy, w ogóle odstrzelone. Zobaczycie moje w ogóle wyniki. Tak. Ej, weźcie którąś kamerę z boku, pokażecie na bocznej kamerze. Tak. Na bocznym kamerze. Posłuchajcie, jest dowód, że jakby nie liczyliśmy, ile będzie na przykład fajnych komentarzy albo ucieszonych ludzi, tylko ile wyświetleń i pieniędzy. No to się liczy, co nie? Złapisz dziczku bokiem, patrzcie. I tak. Mandzio w ogóle strzelił, że 50 tysięcy. Idealnie pierwsza godzina ustrzelona. Idealnie ustrzelił, 250 tysięcy, że do 24. Było do trzeciej nad rano. Zobaczcie, kurde. Jak ja strzeliłem. Ja rzuciłem 22 tysiące, pierwsza godzina, 150 tysięcy do 12 w nocy. O 18. Ja tak. W ogóle rzuciłem tak zapobiegawczo. Ale logika twoja była wtedy, że jakby algorytmowo po prostu tak, może się rozwijać, nie? No, ja rzuciłem tak, a Tomek... Bo tak się zdarza czasami. Tomek, ja pierwszą 80 przestrzeliłem. Ja myślę, że 8 dych będzie, że jakby... Ale trafił 200 tysięcy idealnie. Do północy 197 chyba mieliśmy, a nie, było równiusko 200, idealnie trafiłeś. Tak, tak więc tu jak widzicie dużo osób się bawiło, brało udział w zabawie, więc Tomek i Mandzia zebrali po punkcie w tej zabawie. Tak, tak, Dawid tak. Poprosił o punkcie i dla zostajemy oficjalnie nowymi prowadzącymi mniej więcej, we dwójkę dzięki temu. Zatem, to znaczy, nie wyjdę nawet za grubym. Jeżeli chodzi o zreanimowanie, że tak powiem zreanimowanie mniej więcej, no to przebiegło to
Najwspanialej, jak to mogło przebiec, jak sobie nie wyobrażaliśmy, że może to przebiec. Otóż tam, super, z jedynką na czasie jeszcze w ogóle, z takim odzewem z waszej strony. No, w ogóle trumy wyrzuciliśmy z jedynki na czasie, to w ogóle powinniśmy dostać od Susan Wojcicki, tu podziękowania. Tymka wyrzuciliśmy. Tymka wyrzuciliśmy, to no. Tak trochę różnie. Ale teraz nas może Czuk nas prześcignął, więc ale Czuk nas prześcignął. Ale to zasłużone. Mamy za swoje, mamy za swoje. My mieliśmy już swoje, co nam już wystarczy. Dobrze, idziemy dalej. Każda wigilia. Nie widziałem. No dobra. Może chłopaki sami zrobili dla nas, bo jest śmieszne w gruncie rzeczy. Tak. Dobra, no, idealny film na YouTube. A jednak istnieje. I to jest trochę błąd, bo tutaj dobra. Powinno być 181, 180 i 179. Tak, powinno być 181. Bo ty masz ile ze 180 ile? 8? 7? 190. Ty masz 190? Mam 190. Kiedyś mówisz, że masz 180 coś masz. No wiesz, rośnie się do 24 roku może, życia. Chyba do 16 rośniesz cały czas. Nie, do 24 cały czas rośniesz, a później zaczynasz maleć. Ile masz lat? Przestań. Ale Tomek rośnie, wiesz, o tak rośnie. A, Tomek tu rośnie. Przestań, tato. Zdolny do wszystkiego. Tato, już tato. Tata Ignacy. Wiecie co? Wchodzimy na plan i to było pierwsze, co powiedziałem. Jak siedliśmy chyba na kamery. Pierwszy raz to powiedziałem. Ale mi się podobały komentarze, że takie w sumie to nie widać, że mieli przerwę po tym, jak to prowadzą. My na to powiedzieliśmy, to jest jak jazda na rowerze. Widzicie, co jest na końcu? To jest tam rower. Jak raz umiesz jeździć w życiu na rowerze, to wsiadasz i jeździsz. Nie, przepraszam, wytnijmy to. Przepraszam, ja robię... Nie, u mnie można wycinać. Proszę, weźcie Tomka tutaj, nie wytnijcie tego fragmentu, tylko wyciście, co on powiedział, bo ja chcę powiedzieć, że podczas nagrywania innych odcinków robiłem leciutko kontrowersyjne żarty. Ignacy mnie już zganił po nagraniu, że Mandziu, no nie możesz tak robić. Przychodzi Tomek! Pierwsze zdjęcie, jakie można zrobić, głupi żart, a Tomek... Ja to zrobię! Czemu mówi o jeździe na rowerze zamiast... Weźcie go wyciście, weź Jakub Star. Kolejny mem. Czas na kolejnego mema. Nikt, ale serio nikt. Bo ja sobie stary. Ale jeszcze złapajcie. Idealnie. Ale tak. Każda impreza z Ignacą tak wygląda. Tak, prawda. A później całusy po policzkach. Ja jestem z tych ludzi, którzy właśnie całują ludzi na imprezę. To jest bardzo ważne. Po północy już Roja też taki zawsze był całujący. Stop, bro. Roja jeszcze bardziej był całujący niż ja. Ma prawdziwa męska miłość. To prawda. Kiedy mi więcej mówisz, ale z nim już... Przepraszam, powiem tak, prowadziłem o wyroczach hajsemników, przepraszam, hajsy może się nic nienawidzić. W niektórych momentach poziom bardziej już nie może spaść. Dobrze, a jak czujecie, który jest zastępcą? To ja robię Overwatcha, przepraszam, to ja robię Overwatcha bardzo fajnej grupy Mandzie. A ja polecam, są śmieszne memy, tylko że nie zrozumiesz, bo są z Minecrafta. I zobaczymy z poziomem. To muszą być śmieszne. A coś zacząłeś? Nie, zastanawiam, chciałem zadać pytanie, jak czujecie, który z zastępczych prowadzących był najlepszy dotychczas na Overwatchu? Radek, ja myślę, że Gimper fajnie zastąpił ostatnio. Swoją nieobecność. Mi się bardzo Rockens podobał, bo Rockens wszystkich obrażał. Rockens i to było. Znaczy, u mnie, ja wiem, znowu hajsownicy i w ogóle wszyscy mnie za to zniszczą, ale dla mnie, jak obejrzało się jedno Rock obraża, obejrzałeś każde Rock obraża. A Radka, jak obejrzałem w tej formie, to po prostu cud, miód i maliny. Radka w ogóle, się nie spodziewasz. Ja bym chciał 24-godzinną wersję tego. Nikogo na to nie stać na świecie, niestety, ale możemy sobie marzyć. Możemy Radek Kowarski to mniej więcej. Radek. Kipiarzu, poprosimy cię, zapraszamy. Zrobimy książkę nawet razem. Zrobimy książkę nawet razem, go. Moglibyśmy zrobić. O czym napiszemy książkę? Dobra, że myślimy o komplikowaniu prostych rzeczy. Wow. Piękny pomysł. No. Tak zrobimy. Radek, damy radę. Radek, dogadamy się. No. Dobra. Moi drodzy, teraz sami będziecie musieli dokończyć memy. Co? O nie! Trzeba coś głupiego wymyślić. Ocenimy je w skali śmieszności, haha. O nie. A czy ekipa ocenia nasze memy? Tak. Dobrze. O nie. To jest bardzo duża presja. Jest duża presja. Ale to jest zastanawiam się, jak bardzo deep lecieć. Bo najlepsze memy są sytuacyjne. Dobra, ja już mam, ty. Dead joke, go, lecimy. Tak? Ja będę pierwszy. Poczekaj na wszystkich. Dobra. Tomek to ma pustą kartkę. No bo ja pomyślałem. Śmieszne jest to, że osoba, która żyje ze oceniania memów, nie potrafi wymyślić mema. Dawaj. Tomek? Co? Masz? Szybko. Nie, Tomek. No nie mam nic. Jestem presję i jestem przyzwyczajony, że grasz na live'ie. To jest w ogóle, wiesz. Tak, dziwnie tak bez scenariusza. No to ja zacznę może ja, to w tym czasie. Tak, może Tomek się zainspiruje. No, kiedy nareszcie masz dziewczynę, która jest młoda, ale to twoja córka. Wow. No to tak. Nie wiedziałem, jak deep może iść. Ja mam troszeczkę delikatnie, kiedy nareszcie masz dziewczynę, ale ona o tym nie wie. Okej, dobrze. Dobra. No. Kiedy nareszcie masz dziewczynę, ale okazuje się być hajsownikiem. Nie? Ej, no to nie zgadzam się w ogóle. Nie? Bo najlepsze memy są sytuacje. Dobrze. To był mem. Ja tutaj patrzę po wszystkich za kamerą.
Ignacy, chyba jednogłośnie. Jednogłośnie, no, żarty z pedofilii. Żarty brawo, z pedofilii. Brawo, brawo. Jedno haha poprosimy, tu emoji haha na demo. Ja poproszę jedną małą dziewczynkę obok Ignacy. Nie, mam ochotę jedną rzecz zrobić, ale nie wiem, czy mogę to zrobić. No dobra, pójdę. Co to beznadziejne tytuły w ogóle, co nie? Dobrze. Zwamy na rozorganizowanie tego mema. No, kto to pisze ja w ogóle z moim taki ziomkiem, kiedy ktoś mówi Eluwina, tak zrobię. Co to jest w ogóle za tytuł? Musisz jakieś śmieszne słowo, którego wszyscy się śmieją. Jakie jest? Na przykład, nie wiem, podrzucę ci z takich bardzo fajnych rzeczy. Są takie plebiscyty. Ja taki antymem jak z moim ziomkiem, kiedy ktoś mówi haha. Też haha. Ja kiedy się śmieję i zdę. A to jest najlepsze, a kreatywne podejście. Cokolwiek. Ale, ale Tomek proszę, zrobi. Tomek, widać wielkie umysły, myślę podobnie. Dobrze, to inaczej, ja myślę, że znaczek haha u Tomka chyba. Tak, tak. Tomek otrzymuje jeden haha. Ale to straszna presja po tym, jak poprzedniego mema spierdzieliłem tak po całości. Nie szefuj się, powiedziałem pedofilią, a teraz spokojnie. Słowami zakazanymi. Poza tym Tomek, ja jestem obrażany w tym programie, zatem się o nic dobrze, nie ma. Dobrze, dobrze. Mandzio, narzekałeś, że był beznadziejny tytuł? Proszę bardzo, możecie uzupełnić. O nie. Dobra, idę jedną nutą. Dobra. Chciałem od razu napisać. Moja odpowiedź to jest taka. Kiedy jednak nie macie tych samych rodziców. Co? Ale do czego to jest? Jak sprawdzam godzinę tutaj, ty piarzu. Dajesz niedopasowane śmieszne tytuły do obrazków. Nieprawda. Zamiast był nieco inny. Jak ty zrobiłeś? Dobra, ja zrobię momencie, trzyma tak tę pięć swoją, więc ja mam... Dobra, cenzurę zrobimy taką delikatną, że... Czekaj. Wszystko może być, jeśli jesteś wystarczająco odważny. Dobra, Tomek, ja nie konkuruję z tym, wygrałeś. Ode mnie dostajesz po prostu Nie, ja mam lepszy pomysł. Masz? Ja sobie zrobiłem Proszę, mój haha na Mandzia. Haj sobie pójdę teraz tak, żeby robić wąsy każdemu na zdjęcie i to by się stało 300 razy śmieszniejsze. Ale już taki jest, no, wiesz, jest taki pisujesz, tak, w Google Translate to jest Łukasz Samoń, klikasz włoski, jest Łukasz Samoń. To jest i to jest to. Włosy, nie włoski. Ja bardziej lubię Mandzia z tym pasta la vista jakby. Pasta la vista był bardzo dobry. O, to tutaj można dopisać, bo wyglądam tak po tak, włosku. Pasta la vista. Pasta la vista. Ej, i sprawdzam godzinę, czyli jest pasta la vista, bo jest godzina, że... piona. Proszę, Mario, mam rękę i robisz ze mnie mema co? Właśnie w tym momencie. Przybił piątkę. Ja też chciałem piątkę. Masz. Pięć. Co robicie? Dobrze, poprosimy, mamy coś jeszcze? Czy to wszystko? Nie, to już wszystko. To wszystko, chłopaki. Super Jezus. Zabawnie. Dobrze. Cudownie. Jak ci się Tomek było? Słuchajcie, co prawda połowa tego odcinka jest wycenzurowana. Oj, będzie strasznie źle. Ale to super, kochani. Bądźcie z nami w każdym jeżeli kupicie książkę Tomka Zdolny do Wszystkiego, będziecie zdolni ocenzurować to. Słuchajcie, jeżeli dobijemy 50 tysięcy followersów na Instagramie mwięcej do to końca tego dnia, to publikujemy wersję bez cenzury. Jak jesteś na to gotów, to dla patronów. Nie ma patronów. Nie ma już patronów? Ma już ale jest wsparcie kanału. Dobra. Jest wsparcie kanału. To na wspierających. Na wspierających. A to jednak dajemy, prosimy o Instagrama czy na wspierających? Why not both? Why not both? 50 tysięcy złotych z wspierania i 50 tysięcy followersów na Instagramie i publikujemy wersję bez cenzury. Tak, tak zrobimy. Starczy na pokrycie strat moralnych dla wszystkich, których obraziliśmy. W tym odcinku. A was zapraszamy w każdy wtorek oraz sobotę 18 i zapraszamy do Tomka na każdy, bo to masz teraz Overwatcha i coś jeszcze na ten moment? Overwatcha. Wyprawię każdą sobotę. Prawie zawsze z Tomkiem. Cześć.